Siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming, a dzisiaj pokażę wam moje stanowisko gamingowe na 2022 rok. I tak, i co? Tak, zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli wam się ten film spodoba, napiszcie komentarz i wpadnijcie na jego Discorda, link macie w opisie. Także co, lecimy. Więc tak, fotel to oczywiście jest MSI Mac CH120 True Gaming MSI. Tak, monitor to jest AC24G1 24-calowy monitor obsługujący chyba rozdzielczość, nie wiem jaką, ale 1080p z tego co wiem obsługuje. Klawiatura to jest Razer Cynos V2. Podkładka pod mysz i klawiaturę to jest Modecon Volcano Rebus. Podkładka pod myszkę Razer Firefly V2. Myszka Razer Deadeater V2 Mini. Stojak na słuchawki to oczywiście jest Razer Base Station Chroma. Słuchawki to oczywiście Razer Kraken X. Z mikrofonem są od Razera słuchawki. Zresztą do stojaku. Tu jeszcze porządek. No i teraz tak, konsola do gier to jest oczywiście PS4. To jest zwykła PS4. Kontroler do PS4. Tutaj do długopisy kubek. Głośniki Creative 245. Stare głośniki. Lampka firmy Platinet. Z czerwonym światłem. Tym takim. No i co by tu jeszcze baby? Roślinka, jakaś dekoracja. Oczywiście. No i czas na teraz komputer, który jest tutaj jeszcze pod biurkiem. No i tak, obudowa komputera to oczywiście NZXT H510i. Rama nawet LEDy. Chodzenie procesora to Silentium PC Fera 3. Płyta główna to ASRock B450 Gaming K4. Karta graficzna to oczywiście Radeon RX 580 od firmy Sapphire z 4 GB VRAM-u i na dodatek ta karta graficzna jest podkręcona. Procesor to oczywiście AMD Ryzen 5 3600. Zasilacz to Silentium PC Fera 3 650W. Oczywiście z certyfikatem 80 plus Gold. I pamięć RAM to oczywiście 16 GB GDDR4. Nie, 16 GB DDR4. Podkręcona do 3600 MHz, czyli do 3,6 GHz. Jest dokładnie ADATA GAMMIX D10. Też S1 D10, no. I tak. Dysk twardy to oczywiście jest no to jest oczywiście tekst M2 SSD typu NVMe z pojemności 0,93 TB, dokładnie 952 GB, jak sobie tutaj widzicie. A na pudełku z dyskiem było napisane 1 terabajt. I tak, tutaj kable, oczywiście nudne jak widzicie.
Tutaj też jeszcze druga konsola do gier Xbox 360. Widzicie, widzę kubek na długopisy. I kamerka, to jest oczywiście Logitech Pro 9000 webcam. Naprawdę dobra kamerka. I jeszcze tutaj coś mam, a dokładnie pendrive od firmy Platinet. No i biurko to jest oczywiście Huzaro Hiro chyba 7.0. Biurko od firmy Huzaro z taką to częścią. Więc nara, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pa, pa.